Michał, w najbliższy weekend, w sobotę przyjeżdża na niepokonany zespół Pierniki, polski Cukier Toruń. No, gdzieś muszą przegrać, fajnie by było, żeby to było w Krośnie. Przygotowujecie się już pewnie od niedzieli do tego meczu. Dokładnie to od poniedziałku będą my z Kamilem wcześniej, natomiast z zespołem od poniedziałku. No tak, przecież na dzień dzisiejszy najlepszy zespół w Polsce, co pokazuje tabela. 7 meczów wygranych, 0 porażek, nie bierze się znikąd. Myślę, że zapracowali sobie swoją postawą i grą na boisku na ten bilans i ma pełne odzwierciedlenie w grze. Co mogę powiedzieć, bardzo dobrze poukładany, zbilansowany zespół. Moim zdaniem jest jeden z najlepszych, a personalnie osobiście z najlepszym polskim trenerem. Więc na pewno będzie niezwykle ciężko z tego powodu, że tutaj przypadków być nie może. 40 minut bardzo dobrej, agresywnej defensywy i mądry, poukładany atak dają swoje wyniki. W tym meczu, jeżeli chcielibyśmy zagrać jakąś tam szaleńczą koszykówkę, na pewno to nie przejdzie. Trzeba być skoncentrowanym od pierwszej do ostatniej minuty, dobrze wiedzieć, co chcemy zrobić na boisku, co chcemy wykorzystać, jakie słabe punkty ma Toruń, ponieważ tak jak podkreślam po raz kolejny, każdy zespół je ma i również ma je polski Cukier. Jeżeli będziemy się trzymać planu, nie będziemy wariować na placu i będziemy realizować założenia taktyczne, jest jakaś szansa na nawiązanie walki również i z tym zespołem. Natomiast podkreślam jeszcze raz, po przeanalizowaniu tych meczy Torunia, jest to na dzień dzisiejszy zespół grający najbardziej pokładaną koszykówkę zarówno w ataku, jak i w obronie. Zespół właściwie bez większych gwiazd, bo wśród polskich nazwisk no, ciężko szukać zawodników, którzy byliby jakimiś topowymi zawodnikami. Ludzie, którzy zagrali bardzo dobry zeszły sezon, między innymi Dyduszko. Bardzo dobry Amerykanin Kyle Weaver, który ma przeszłość z NBA i Charlotte Hornets między innymi. No i trener Jacek Zimiński, który tak jak mówiłeś, no, poukładał to wszystko fajnie. Udało się wzmocnić zespół na weekendzie właściwie, w niedzielę. Tak, co do zespołu Torunia jeszcze na pewno, tak jak powiedziałeś, Kyle Weaver to zawodnik bardzo nietuzinkowy, na pewno ten budżet, który posiada polski Cukier, który jest jednym z największych budżetów w lidze, gdzieś musiał pójść. Skoro nie mamy jak wielkich nazwisk, to tych 3-4 obcokrajowców muszą mieć olbrzymią jakość. Tak jest w przypadku Weavera i rozgrywającego Obiego Trotera, który robi przysłowiową różnicę. Nie możemy zapominać o takich zawodnikach polskich jak Sulima czy Łukasz Wiśniewski, który na pozycji numer 2 jest również jednym z najlepszych w Polsce na swoim fachu. Co do naszego wzmocnienia, rozmawiałem z Sejdem od początku tego sezonu. Nie było nas po prostu na tego zawodnika stać. Zdecydował się przyjąć dużo niższą ofertę. Zdecydował się zagrać za mniejsze pieniądze, żeby się odbudować. Myślę, że to jest podejście godne ambicji ambitnego zawodnika. I również dzięki temu i przez to zdecydowaliśmy się dać szansę w naszym zespole. Zawodnik niezwykle doświadczony, znający się na swoim fachu na pozycji numer 5. Jest człowiekiem od czarnej roboty. Tutaj kibice nie mogą oczekiwać, że będzie double-double w każdym meczu. Natomiast szukaliśmy człowieka od czarnej roboty do przysłowej walki podkoszowej, stającego dobre zasłony, bijącego się na podobama tablicami. I takiego zawodnika znaleźliśmy. Myślę, że potrzebuje przynajmniej 3 tygodnie czasu, żeby wrócić do optymalnej formy. Wiadomo, inne trenowanie jest w pierwszej lidze, inne w ekstraklasie, natomiast jest solidnie przygotowany na 70% fizyczny. Potrzebuje trochę wdrożyć się w koszykówkę ekstraklasową, którą miał rozbrać przez ostatnie 4 miesiące, 5 miesięcy. I na pewno w drugiej części sezonu będziemy mieć olbrzymi pożytek z tego gracza. Cieszę się chyba Kuba Dłuski, bo mocno eksploatowany i chyba trochę zmęczony. I też Kuba nie ukrywał tego, że... Na pewno Kuba teraz na jakiś czas ma swoje problemy zdrowotne i na pewno granie po 35 minut w każdym meczu daje mu się we znaki. A również pamiętajmy o tym, że na treningach nie odpoczywamy. Często 10, 11, 9 jednostek treningowych w tygodniu robi swoje. Sezon jest bardzo długi,
mogą być różne kontuzje i myślę, że myśląc profesjonalnie o sezonie, musimy mieć szeroką ławkę, musimy mieć rotację na wysokim graczu i stąd moim zdaniem bardzo mądry ruch moich prezesów. Czyli co, sobota 18:00.